Dzień dobry wszystkim. Proszę zająć miejsca. Bardzo proszę wszystkich o zajęcie miejsca. Chcemy rozpocząć naszą dzisiejszą uroczystość. Uroczystość mamy niebywało, bo to nazwaliśmy Bal Morsów na jubileusz 40-lecia. Dzisiaj jest w zasadzie końcowy etap naszego jubileuszu. Spotykamy się tutaj na balu końcowym. Bal, który został zorganizowany przez wszystkich Morsów, przez nas wszystkich. Każdy cząsteczkę do tego dołożył. Nie ma tutaj nikogo, który byłby bezczynny. Wszyscy cokolwiek włączyli się do tej imprezy. Mieliśmy ciąg długi naszej jubileuszowej wyprawy w tym roku. Zaczęliśmy go już na początku roku w Kątach Rybackich, w Stegnie, na różnych innych okolicznościowych spotkaniach. No i dzisiaj mamy ten końcowy bal Morsów Elbląskich i gości spoza naszych Morsów. I chcemy dzisiaj ten jubileusz uczcić zabawą, balem dla wszystkich, którzy by się zgłosili chętni do naszej zabawy. Mówię tutaj to w imieniu prezesa Eugeniusza Brodzinka, bo nie ma, może jeszcze zdąży, bo jest w Krynicy Morskiej i nie może stamtąd wyjechać, tam jakiś korek jest, nie może stamtąd wyjechać. Doczekaliśmy trochę, no ale już nie będziemy dłużej czekać, może się jeszcze około 20 zjawi. Od prezesa mamy kosz z życzeniami i z cukierkami, tam jest. To jest od prezesa Eugeniusza Brodzinka. Mamy szampan, duży szampan, który otrzymaliśmy w Kątach Rybackich od Morsów Gdańskich. Bo Morsy Gdańskie są najstarszym klubem. Nie my, ale Morsy Gdańskie. Nasz klub powstał w 83 roku, Morsy Gdańskie w 75 roku. Także troszeczkę byli zniesmaczeni tym napisem, że Elbląskie Morsy są najstarszym klubem w Polsce. No ale jesteśmy jednym z najstarszych klubów w Polsce, więc mi się wydaje, że też jest jakaś zasługa, jakieś 40-lecie mało który klub spędza. Inne kluby się rozczłonkowały w różny sposób, także my jesteśmy jakoś jednolitym klubem przez lat 40. Chciałbym, żebyśmy dalej w tym klubie żyli jak jedna rodzina. Będziemy mieli wiele jeszcze okazji do spotkań, ale tym spotkaniem kończymy nasz ciąg jubileuszowy. Chciałbym jeszcze dodać, że następne spotkania jeszcze w tym roku będą. Ogłosimy to później. W każdym razie wszyscy będziemy jeszcze do końca tego roku czcić to nasz jubileusz 40-lecia. Prosiłbym teraz Marcina i tam kto tam z tyłu jest drugiego Marcina o otwarcie szampanu i na początek zaśpiewamy nam wszystkim 100 lat, bo to jest nasze święto. W zasadzie chyba pierwszy raz organizowane w taki sposób i zakończone takim barem. Dla wszystkich naszych Morsów, tych, którzy tu są i których tu nie ma. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Dziękuję bardzo. Teraz wypijemy parapkę szampana, następnie będzie podany obiad i zaczniemy naszą zasadniczą imprezę, to znaczy tańce. Dziękuję wszystkim za udział, dziękuję wszystkim za obecność.
i miłej zabawy wszystkim życzę.